Cześć! W dzisiejszym odcinku Nawodnienie EU chcielibyśmy zrobić dla Was unboxing dwóch sterowników marki Rainbird ESP-RZX-E oraz model ESP-TM2. Czym właściwie się różnią i który z nich wybrać? Mam nadzieję, że pomożemy Wam w podjęciu decyzji. Zapraszamy! Przygotowałyśmy dla Was dzisiaj sterowniki zewnętrzne na potrzeby porównania, żeby pokazać Wam, jak wygląda wersja wewnętrzna. Pokazujemy po otwarciu pudełka, w jaki sposób jest zapakowana. Pudełko jest nieco mniejsze niż w wersji zewnętrznej, co jest oczywiste, bo dodatkowa pokrywa zajmuje jednak trochę miejsca. Wybrałyśmy sterowniki czterosekcyjne. Dla przypomnienia, ESP-RZX posiada modele 4, 6 i 8 sekcyjne, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Natomiast TM2 posiada 4, 6, 8 lub 12 sekcji, więc ma nieco więcej do zaoferowania swojemu przyszłemu klientowi. Otwierając pudełko, możemy zauważyć, że sterownik ESP-RZX-E jest bardzo dobrze zabezpieczony przez producenta. Dodatkowo w pudełku znajdziemy kartę deklaracji zgodności w języku angielskim, a także instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o sam wygląd sterownika, to zdecydowałyśmy się na wybranie sterownika zewnętrznego, dlatego że TM2 występują właśnie tylko w takiej wersji, posiadając zewnętrzną klapkę. Sterowniki zewnętrzne, jak sama nazwa wskazuje, mogą być umieszczone na zewnątrz, jednak pamiętajmy o tym, że nie są to sterowniki hermetyczne i nie mogą być wsadzone do zwykłej skrzynki nawadniającej i być narażone na ciągły kontakt z wilgocią i wodą. Otwórzmy zatem sterownik ESP-TM2, aby przekonać się, czy zawartość pudełka będzie taka sama. Zawartość opakowań jest dokładnie taka sama przy obu sterownikach. I powiem szczerze, aż jestem zaskoczona, że oba sterowniki wyglądają bliźniaczo podobnie. W związku z tym sprawdźmy, jak wyglądają w środku i jakie mają funkcje. Zaczynamy od ESP-RZX-E. Otwieramy pokrywę sterownika ESP-RZX-E. Widzimy, że sterownik składa się z dwóch jakby części. Na górze mamy przyciski oraz wyświetlacz, natomiast w dolnej części po zdjęciu pokrywy widzimy, że producent dołączył jeszcze elementy montażowe, a także dwie baterie, które podtrzymują program, kiedy zaniknie prąd. Mamy również transformator, który przetwarza prąd 230 A, dając napięcie na elektrozawory 24 V. Oprócz tego oczywiście widzimy tutaj gniazda, do których wpinamy elektrozawory 24 V. Teraz otworzymy sterownik ESP-TM2. Widzimy już na pierwszy rzut oka, że trochę ta górna część różni się ze względu na to, że mamy tu pokrętło i przyciski takie same jak w ESP-RZX. Sprawdźmy zatem, co kryje się pod tą dolną klapką. Wygląd na pierwszy rzut oka taki sam, ale widzimy, że nie mamy tutaj miejsca na baterie i właśnie ich brakuje w torebeczce od producenta, dlatego że ESP-TM2 ma podtrzymanie wewnątrz. Oprócz tego standardowo mamy transformator i specjalne miejsce do przyłączenia elektrozaworów i czujników. Możemy teraz zobaczyć, jak wizualnie prezentują się oba sterowniki obok siebie. Widzimy, że wyglądają bardzo podobnie. No a na pierwszy rzut oka właśnie ta górna część troszeczkę się różni. Oczywiście nie sposób zapomnieć, że pod dolną klapką ukryte jest miejsce, do którego przyłączamy specjalny moduł Wi-Fi, tak zwany Link Wi-Fi, i za pośrednictwem tego modułu możemy połączyć się z naszym smartfonem i obsługiwać sterownik zdalnie przez aplikację stworzoną przez Rainbird. Niestety w dzisiejszym odcinku zabrakłoby nam czasu, żeby pokazywać Wam obsługę tych sterowników przez aplikację i manualnie, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, jak działa taka aplikacja, jakie ma funkcje, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Na pewno odcinek o zdalnym sterowaniu takimi sterownikami się pojawi wkrótce.
Aby rozpocząć obsługę sterownika, musimy podłączyć go do zasilania zewnętrznego. W tym celu odkręcamy klapkę transformatora, łączymy kable z zasilaniem zewnętrznym. Kolejnym krokiem oczywiście jest uzupełnienie baterii podtrzymujących program, a także podłączenie elektrozaworów. W tym celu mamy zaprojektowane specjalne gniazda oznaczone cyframi. W zależności od tego, ile sekcji nawadniających jest w sterowniku, tyle będzie gniazd. Tutaj mamy od 1 do 4 i tak oznaczamy swoje elektrozawory w skrzynce, aby później łatwo nam było zidentyfikować właśnie te w sterowniku. Dodatkowo są gniazda wspólne do spięcia elektrozaworów, a także gniazda oznaczone symbolem SEN, oznaczające czujnik, czy to deszczu, czy mrozu, czy jakiś inny, który po prostu używacie. No i czas na instalację czujnika deszczu. Pamiętajcie o tym, aby do Waszych systemów zawsze dawać czujnik deszczu albo czujnik wilgotności gleby. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu nie marnujemy dużej ilości wody. Jeżeli deszcz pada, nasz system automatycznie się wyłącza. Nie musimy kontrolować tego na specjalnej aplikacji ani sprawdzać pogody. Po prostu dzieje się to samo. Zaprogramujmy zatem dwa sterowniki i zaczynamy oczywiście standardowo od ustawienia daty i godziny. I tutaj w przypadku ESPR ZX mamy specjalny przycisk data i godzina, natomiast w ESP TM2 mamy pokrętło, gdzie najeżdżamy na pole data i godzina. Dalej ustawiamy datę i godzinę za pomocą strzałeczek, plusika i minusika, czyli przycisków znajdujących się pod wyświetlaczem. I zwróćcie uwagę, pierwsza różnica, konfiguracja tych przycisków jest inna, więc może być problematyczna dla osób przyzwyczajonych już do starej konfiguracji. No i tutaj ekran też zasługuje na duży, duży plus. W ESP TM2 pojawia się podświetlany ekran, co pozwala na ustawienia bez dodatkowych źródeł światła. I teraz zaczynamy od najważniejszego, czyli harmonogramu nawadniania. Jeżeli chodzi o sterownik ESPR ZX, jest to dosyć proste, intuicyjne. Znajduje się to pod jednym przyciskiem schedule, w którym mamy harmonogram nawadniania. Tutaj wybieramy sobie konkretną strefę, przechodzimy do ustawień strefy. Ile czasu ma nawadniać się ta strefa, czyli czas działania nawadniania. Następnie mamy czas rozpoczęcia nawadniania i częstotliwość, czyli czy to będzie codziennie, czy co drugi dzień, czy to będzie cyklicznie. Tutaj jakby wszystko znajduje się pod tym jednym przyciskiem i strzałkami, plusikami, minusikami. Wszystko sobie wybieramy. Dodatkowo nad ekranikiem zwróćcie uwagę, że pojawiają się dni tygodnia. Jeżeli chodzi o ESP TM2, tutaj pojawia się pokrętło, więc przy pokrętle znaleźliśmy aż 3 pola dotyczące tak naprawdę automatycznego nawadniania. Jest to czas rozpoczęcia, czas działania i dni nawadniania. I jest jeszcze jedna różnica. Pracujemy tutaj na programach, a nie na konkretnych sekcjach. To znaczy sekcje są, ale one są w programach. Więc mamy tutaj troszeczkę więcej możliwości. To czasami nie jest dobre, bo do prostych jakichś systemów nawadniających ogródkowych naprawdę stanowczo wystarczą ustawienia ESPR ZX, a im więcej takich różnych ustawień i bajerów, tym czasami trudno nam się połapać. No i przyszedł czas na nowość, która pojawiła się w TM2, a mianowicie specjalnie zaprojektowane pole czujnik deszczu. I tutaj mamy opcję po wybraniu Active włączone, automatyczne nawadnianie zostanie wstrzymane po wykryciu deszczu, natomiast po wybraniu opcji Bypass pomijamy, wszystkie programy będą ignorować czujnik deszczu. Okej, może ESPR ZX nie ma specjalnego pola sensor, ale to nie znaczy, że nie możemy wstrzymać nawodnienia dla konkretnych sekcji. I tutaj z pomocą przychodzą nam skróty klawiszowe. Dla ESPR ZX wciskamy Schedule i następnie wybieramy sekcję, dla której chcielibyśmy zablokować ten czujnik deszczu. Za pomocą dwóch strzałeczek przytrzymanych jednocześnie możemy dezaktywować lub aktywować czujnik deszczu. W przypadku TM2 jest to analogiczne, najeżdżamy na pole sensor i następnie przy pomocy dwóch strzałeczek możemy zaktywować lub dezaktywować czujnik deszczu w ten sam sposób. Oba sterowniki oferują nam również regulację sezonową, czyli skrócenie lub wydłużenie czasu nawodnienia od 5 do 200%, czyli w zależności od tego, jaki mamy miesiąc, możemy to nawodnienie skrócić lub też wydłużyć. Cechą wspólną obu sterowników jest również manualne uruchamianie. I tutaj specjalne ikonki do manualnego uruchamiania znajdziemy zarówno w ESPR ZX, jak i w TM2.
W zależności od tego, czy chcemy uruchomić wszystkie sekcje, wybieramy wtedy All i każda sekcja uruchomi nam się jedna za drugą. Ewentualnie możemy skorzystać z opcji wybrania konkretnej sekcji, aby na przykład ją przetestować. I w obu sterownikach mamy taką możliwość. Dodatkową funkcję ma TM2, ponieważ ma programy, których nie ma ESP-RZX. Tam możemy testować również konkretny program, aby sprawdzić, jak działa. No i teraz pewne dodatkowe opcje, które pojawiły się w ESP TM2. Między innymi jedną z nich jest opóźnienie nawadniania, czyli Days Remaining. Jest to fajna opcja, na przykład w momencie, kiedy organizujemy w naszym ogrodzie jakąś imprezę i przez cały weekend chcielibyśmy wyłączyć nawodnienie, nie zmieniając programu. Wtedy wystarczy opóźnić nawodnienie, które rozpocznie się na przykład w poniedziałek. No i na deser super opcja od Rainbirda w ESP TM2, czyli opóźnienie pomiędzy sekcjami. Jest to świetna sprawa dla osób, które posiadają pompę lub które chcą mieć pewność, że zawór poprzedniej sekcji dobrze się zamknął. Mamy możliwość opóźnienia od kilku sekund do nawet 9 godzin. Nasze porównanie dobiegło już końca, jednak mamy nadzieję, że pomogłyśmy Wam w podjęciu wyboru. ESP-RZX-E jest naprawdę bardzo prostym, intuicyjnym sterownikiem, który wystarczy większości użytkowników i naprawdę nie potrzebujecie niczego więcej. Jeżeli natomiast szukacie czegoś bardziej zaawansowanego, co posiada programy, to jednak wybierzcie TM2. Tutaj dodatkowy plus za to pokrętło, które ułatwia obsługę, ekranik, który jest podświetlany, no i na pewno duży plus za tą funkcję opóźnienia pomiędzy sekcjami. Zwłaszcza jeżeli posiadacie pompę, to zdecydujcie się na ESP TM2. Pamiętajcie, że oba te sterowniki współpracują z Wi-Fi, także jeżeli zakupicie dodatkowego linka, możecie obsługiwać je przez aplikację. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie nam lajka i zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy wrzucać dużo różnych porównań asortymentu nawodnieniowego.